Karolina, jak Tobie podoba się najnowszy model, który dzisiaj jest prezentowany? Jest niesamowity. Ja uważam, że w ogóle Ducati ma niesamowitą linię i piękną linię. I ten motocykl jest taki muscle. Ja w ogóle uwielbiam muscle cars. Sama jeżdżę Camaro. I ten motocykl, kiedy patrzę na niego, to mi przypomina właśnie taki muscle motorbike. Jest piękny. A chciałbyś właśnie ten model mieć dla siebie na własność? Tak, zdecydowanie. I nawet powiem szczerze, że niekoniecznie po to, żeby jeździć, co po to, żeby go postawić i mieć jako piękną rzeźbę w domu. Jest naprawdę bardzo ładny i zdecydowanie chciałabym sprawdzić, jak się jeździ, jak on się trzyma, jak się prowadzi. Bardzo chętnie, już nie mogę doczekać, żeby w ogóle wsiąść, usiąść, przejechać się tym. A tak naprawdę dzisiejszy event jest skierowany przede wszystkim do takich osób jak ty. Jesteś w pewnym sensie ambasadorem dzisiejszego eventu. Bardzo dziękuję, tak, bo rzeczywiście tutaj jest i ubiory, i motocykle. Nie ukrywam, że czuję się to jak ryba w wodzie. Tak jak na niektórych pokazach mody trochę jestem pogubiona, ponieważ ja wyznaję klasykę i nie za bardzo nadążam za trendami. A tutaj faktycznie czuję się jak ryba w wodzie, ponieważ te wszystkie ubiory, stylizacje plus motocykle wokół nas, to jest taka atmosfera, którą kocham. A powiedz Karolina, co nowego u Ciebie będzie w najbliższym czasie, jakie masz plany zawodowe? Ja właśnie wróciłam z Hiszpanii, z Walencji, gdzie wygrałam rundę Queen of Europe, drugą rundę, więc po raz kolejny zapunktowałam bardzo wysoko do mistrzostwa. Właśnie 2017 to jest rok, kiedy bronię tego mistrzostwa. No i dziewczyny oczywiście starają się bardzo mocno, żeby mnie odebrać, więc faktycznie się skupiamy na trenowaniu, na doszlifowywaniu swoich umiejętności. Za niedługo jadę na kolejną rundę do Francji, potem będą Włochy i lecimy w takim cyklu właściwie prawie cotygodniowym, jeżeli chodzi o różne eventy, o zawody, więc u nas się bardzo dużo dzieje. A mówiąc o Twoim życiu osobistym, jaki masz może plany, zamiar latem na przykład robić? Jakieś wakacje? Właśnie to trudno mówić u mnie o życiu osobistym, tutaj się troszeczkę zacięłam, ponieważ właściwie ja mam mocno poprzeplatane życie osobiste z życiem zawodowym, ponieważ to, co wykonuję, to jest to, co ja kocham, to, w czym ja się realizuję i to, co do tej pory było moim życiem prywatnym, tak? Ja to traktowałam jako hobby, jako pasję, robiłam coś jako dodatkowe do mojej pracy zawodowej, a w tym momencie to robię jako moją pracę zawodową, więc ja nie mam czegoś takiego jak wakacje. Głównie moje wakacje kręcą się wokół zawodu, wokół przygotowywania samochodu, wokół treningów i tutaj właściwie wszystko właściwie się kręci wokół tego. Nie mamy wakacji, nie mamy planów wyjazdowych takich, żeby położyć się na plaży i leżeć. Wszystkie zawody, które będą w przepięknych miejscach, wszystkie wyjazdy, które będą w przepięknych miejscach, to są głównie związane z zawodami.